Dzień dobry Państwu, witamy na wirtualnej konferencji prasowej, ale zupełnie realnym gościem. Często pytacie nas w komentarzach o wiele spraw i kwestii, dlatego teraz na wiele z nich odpowie sternik Tyskiego Klubu. Razem z nami prezes klubu piłkarskiego GKS Tychy S.A. Leszek Bartnicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Który odpowie najpierw na pytania dziennikarzy, a następnie głos oddamy kibicom. Zaczynamy od pytań od przedstawicieli mediów. Wojciech Todur z Gazety Wyborczej pyta, gdzie tkwią największe rezerwy GKS-u Tychy, tak na boisku, jak i poza nim. Jeżeli chodzi o boisko, to myślę, że te rezerwy tkwią jeszcze w grze ofensywnej, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nasz zespół przeszedł dużą transformację w okresie letnim, który był też bardzo krótki, bo pamiętajmy, że tak naprawdę od zakończenia poprzedniego sezonu do meczu pucharowego z Wisłą Płock otwierającego nowy sezon minęło, nie wiem, 2-3 tygodnie. A tych zmian było dużo, bo zmienił się pierwszy trener, bo znacząco została odmłodzona kadra, bo odeszło mniej więcej 9-10 zawodników z pierwszej drużyny, przyszło bodajże 8 do pierwszej drużyny, także trener zaczął od tego, od czego nawet jak to mówi się w powiedzeniu, buduje się drużyna, czyli od tyłu. I myślę, że tutaj widać dużą poprawę, jeśli chodzi o grę defensywną. Zespół traci dużo mniej bramek niż w poprzednim sezonie. Natomiast wypracowanie tych schematów w grze ofensywnej przede wszystkim, jeśli chodzi o atak pozycyjny, myślę, że wymaga trochę więcej czasu. I to nie jest przypadek, że być może te takie najlepsze mecze, jeśli chodzi o te fazę budowania akcji, prowadzenia gry, mieliśmy w ostatnich meczach z Widzewem, z Odrą Opole. Zresztą myślę, taka ciekawa prawidłowość. Jak spojrzymy na tabelę pierwszej ligi, Fortuna pierwszej ligi, to w pierwszej dwunastce są tylko dwa zespoły, które latem zmieniły trenera. To jest GKS Tychy i Miedź Legnica. I można powiedzieć, że oba te zespoły tak naprawdę swoje najlepsze mecze rozgrywały w samej końcówce rundy, więc być może właśnie ta kwestia ładnej gry, takiej dla oka, ciekawej, ofensywnej gry, wymaga trochę czasu. I tutaj wydaje mi się, że tkwią rezerwy naszej drużyny. Kolejna sprawa to na pewno to, że mimo wszystko mamy dużo młodszy zespół i wielu z naszych zawodników cały czas powinno się rozwijać, być coraz lepszymi piłkarzami. No właśnie, wczoraj podpisaliśmy kontrakty z trójką zawodników, którzy stanowią sile zespołu U17 i właśnie pytanie o ten zespół. Jak ważny dla strategii budowy silnego klubu w Tychach jest awans drużyny U17 do Centralnej Ligi Juniorów? Kiedy przyszedłem do Tychów, jednym z takich obszarów, którym zacząłem się przyglądać bliżej, był sektor grup młodzieżowych. I mniej więcej po takim pierwszym prywatnym audycie, oceniając też potencjał tej drużyny, dokonując pierwszych transferów, rozmawiając z kadrą szkoleniową, zauważyłem, że największy potencjał, przynajmniej w teorii, tkwi w rocznikach 2003-2004, które wtedy tworzyły zespół U17. I tak po różnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że jest realna szansa, żeby ten zespół powalczył o Centralną Ligę Juniorów. Nawet może zdradzę tajemnicę szatni, chociaż się nie powinno zdradzać, chodzi o szatnię Old Boyów GKS-u Tychy. Nawet założyłem się z jedną osobą o to, że uda nam się w ciągu roku Centralną Ligę Juniorów w Tychach zrobić. Niestety w ciągu roku się nie udało. Akurat w tej grupie te awanse i spadki są co pół roku. W pierwszej rundzie się nie udało, druga się niestety nie odbyła ze względu na koronawirusa. Na szczęście w tej trzeciej rundzie udało się ten awans dokonać i chociaż zakład przegrałem, to cieszę się z tego, że tę CLJ-kę mamy. To jest bardzo ważne. Akurat w poprzednim klubie, w którym pracowałem, czyli w Motorze Lublin, mieliśmy to szczęście, że był nawet moment, kiedy mieliśmy trzy centralne ligi juniorów: U15, U17 i U18. I uważam, że o ile ta najstarsza CLJ-ka nie jest jakoś bardzo potrzebna, jeżeli mamy rezerwy w czwartej lidze, o tyle uważam, że U15, U17 dobrze mieć zespół w CLJ-ce, bo to sprawia jednak, że rywalizuje się na co dzień z silniejszymi rywalami. To też pomaga w przyciąganiu lepszych zawodników, powiedzmy z województwa, czy nawet dalej
tutaj do klubu, do GKS-u Tychy. No i cóż, no wydaje się, że stworzyliśmy naprawdę dobry zespół z roczników 2-4, wspierany rocznikiem 2005, z bardzo, bardzo dobrym sztabem trenerskim, prowadzonym przez Przemysława Pitrego, który do nas latem tutaj dołączył. Już po pierwszym pół roku pracy wspólnie ze swoim asystentem, z Marcinem Zemankiem, dali nam Centralną Ligę Juniorów. Bardzo się z tego cieszymy, bo to jest pierwsze takie wydarzenie w dziejach tyskiej piłki młodzieżowej. Natomiast trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Dla nas, jakby w naszej filozofii klubowej, ważniejsze jest przygotowanie jednostek do gry w pierwszym zespole. I rozmawialiśmy na ten temat już, że to nie jest tak, że my za wszelką cenę wszystkich najlepszych chłopców z roczników 2-4, 2-5 będziemy dawać do gry w Centralnej Lidze Juniorów, bo uważam, że najzdolniejsi powinni być już w piłce seniorskiej. Zresztą oni już występują w czwartej lidze w rezerwach, trenują dużo z rezerwami, nawet niektórzy z nich, jak Sip, jak Pawlusiński, jak Orliński czy Dzięgielewski, co jakiś czas pojawiają się też na treningach pierwszego zespołu i tak dalej będzie. Także dla mnie, jeśli mam powiedzieć, co jest ważniejsze, czy sukces w CLJC, czy to, żeby kilku z tych chłopców trafiło do pierwszej drużyny, to na pewno to drugie. Ale oczywiście do tej CLJ-ki podejdziemy bardzo poważnie. Tak jak mówię, jest to dla nas prestiż. Jest też od razu większe zainteresowanie też zawodników z zewnątrz, bo to było widać po tym, jak zorganizowaliśmy test mecz taki uzupełniający do tej CLJ-ki i przyjechało bodajże 14 chłopców, nie tylko z województwa śląskiego. Także to zainteresowanie jest. Będzie nam pewnie łatwiej też pozyskiwać tych zawodników do grup juniorskich. Chcemy w tej CLJ-ce wypaść jak najlepiej. Trener Pitry jest bardzo ambitnym człowiekiem i przekazuje swoim zawodnikom, że tutaj nie myślimy o utrzymaniu, tylko o czymś gdzieś tam zdecydowanie lepszym. Zobaczymy, co czas pokaże. Też złożyłem taką obietnicę drużynie, że na pewno jeden z tych meczów CLJ-ki wiosną zagrają na głównej płycie. Mam nadzieję, że to już będzie wtedy, kiedy kibice będą mogli wejść na trybuny i myślę, że to też będzie takie fajne podsumowanie dużego sukcesu, jakim na pewno ten awans do CLJ-ki był. Awans wywalczony we Wrocławiu na pewno był fajnym momentem, ale czy to było najfajniejsze piłkarskie wspomnienie z 2020 roku? Na pewno jedno z najfajniejszych. Na pewno jedno z najfajniejszych i trzeba powiedzieć, że duża duma, patrząc jak chłopcy grali. Natomiast czy to było najważniejsze? To był dziwny rok. To był rok covidowy, który naprawdę sprawił nam wszystkim mnóstwo problemów też, kłopotów. Gdzieś tam tych siwych włosów człowiek widzi w lustrze coraz więcej. Natomiast najfajniejsze piłkarskie wspomnienie tego roku, myślę, że wygrana z Arką w Gdyni. Bo pojechaliśmy na mecz z zespołem, który wówczas miał komplet punktów, który już wiele osób widziało od razu po kilku kolejkach w Ekstraklasie. Arka Gdynia, która no jest jednak marką w polskiej piłce, bo jeszcze kilka lat temu sięgała po Puchar Polski, Super Puchar, grała w europejskich pucharach. I pamiętam, że gdzieś tam przeglądając Twittera, jadąc do Gdyni, akurat jechałem na ten mecz z gronem sponsorów naszego klubu. Gdzieś mignęła mi informacja, że chyba ponad 90% osób obstawiających w zakładach bukmacherskich ten mecz obstawia zwycięstwo Arki. I tak sobie myślałem, oho, no to ktoś zarobi może. Może firma bukmacherska, nie wiem. I na pewno zagraliśmy tam świetny mecz, ogromna radość na trybunie głównej po tym zwycięstwie, bo naprawdę ręce same się składały do oklasków i myślę, że w przekroju całego roku to było jedno z takich najfajniejszych, może najfajniejsze wydarzenie. Natomiast z wiosny myślę, że zwycięstwo z Termaliką, to tutaj po golu Wilsona Kamawułaki, które dało nam na kilka kolejek przed końcem awans do pierwszej szóstki i wydawało się, że zespół prowadzony wtedy przez trenerów Zadylaka i Chorwata na tamten moment był chyba niepokonany pod ich wodzą.
złapał taką fajną serię i to też był taki mecz, szczególnie, że przeciwko bardzo mocnemu rywalowi. Zresztą to widać jeszcze bardziej teraz z perspektywy kilku miesięcy. I to był też taki mecz, który na pewno sprawił dużo radości, a tym bardziej, że akurat moi synowie byli wtedy na tym meczu, więc mogłem się cieszyć razem z nimi. A najgorsze wspomnienie? Tych ciężkich momentów było kilka. Na pewno takim ciężkim przeżyciem i złym wspomnieniem był mecz w Głogowie. Na początku wiosny, przegrany bardzo wysoko. Zresztą, jak wiadomo, gdzieś tam konsekwencją tego meczu było później rozstanie z trenerem Tarasiewiczem. Bo rzeczywiście no, rzadko się zdarza, żeby nasza drużyna traciła 5 bramek w meczu. Na pewno takim bolesnym przeżyciem była końcówka dogrywki z Krakowią w ćwierćfinale Pucharu Polski. To był naprawdę w naszym wykonaniu bardzo dobry mecz przeciwko silnej ekipie, która kilka miesięcy później zdobyła Puchar Polski. Tymczasem udało się doprowadzić do dogrywki. Stworzyliśmy w niej kilka naprawdę świetnych sytuacji. Niestety szczęście gdzieś tam nie było po naszej stronie i ten gol w samej chyba końcówce, 119 czy 120 minuta dogrywki, to był na pewno taki ciężki moment. Na pewno takim ciężkim momentem też była porażka z Puszczą Niepołomice, bo mówiłem chwilę wcześniej, że udało się wiosną gdzieś tam pod wodzą trenerów Zadylaka i Chorwata złapać taką fajną serię, wskoczyć do pierwszej szóstki i wydawało się, że już wszystko idzie fajnie. No i przyszedł ten mecz na wodzie z Puszczą Niepołomice w anormalnych warunkach po ulewie, gdzie naprawdę Murawa przyjęła mnóstwo wody. Pewnie gdyby nie napięty terminarz covidowy wiosną, to ten mecz zostałby przełożony na inny termin. I cóż, i ta porażka z Puszczą, która nas tak strasznie gdzieś tam zabolała i suma summarum w jakimś stopniu przesądziła o tym, że później nie udało się awansować do czołowej szóstki. I ostatnie pytanie od Wojtka Todura. Czy rozmowy w sprawie ewentualnej sprzedaży sekcji zostały zawieszone na czas pandemii? To nie jest tak, że zostały zawieszone z naszej strony. Oczywiście jeżeli jakiś potencjalny nabywca chce nabyć KPGK Tychy, to cały czas takie rozmowy może prowadzić. Natomiast nie da się ukryć, że sytuacja na świecie spowodowała, że no, gdzieś one myślę, że same z siebie te rozmowy wyhamowały. Podmioty też zagraniczne. Myślę nawet z racji tej, że podróże gdzieś tam były utrudnione, też te tematy ucichły i rzeczywiście w tych ostatnich miesiącach nic jakiegoś nowego się w temacie sprzedaży klubu nie wydarzyło. I przechodzimy do pytań od Jurka Dusika. Który z letnich transferów spłacił się najlepiej? Tak naprawdę pod kątem pierwszej drużyny latem sprowadziliśmy 8 zawodników. I muszę powiedzieć, że często niektórzy specjaliści od transferów w takich nawet największych klubach, czy to polskich, czy zagranicznych, mówią, że jak się trafi połowę transferów, to już jest naprawdę niezłe okienko transferowe. No to ja uważam, że ta nasza skuteczność była dużo lepsza, dużo wyższa niż 50%. Bo ja bym o żadnym z tych zawodników, który przyszedł, nie powiedział, że to jest jakiś nieudany transfer. Już to jest na pewno ważne. Zawsze to jest trudne i niewygodne, żeby gdzieś tam dokonywać takich indywidualnych ocen, żeby ktoś się nie poczuł jakimś za bardzo ulubieńcem prezesa, albo ktoś niedocenionym przez prezesa. Do pewnego, ale spróbuję tutaj gdzieś kurtuazję na chwilę wrzucić pod stół i dokonać takiej oceny. Uważam, że do pewnego momentu powiedziałbym, że takim transferem dla mnie numer jeden był Krzysztof Wołkowicz, który no, na niełatwej pozycji lewego obrońcy, bo wszyscy wiedzą, jak ciężko jest lewego obrońcę w Polsce znaleźć, skoro nawet w reprezentacji często gra tam zawodnik prawonożny, to wydaje mi się, że Krzysztof tutaj znakomicie wkomponował się w nasz zespół. Zawodnik o niesamowitych możliwościach wydolnościowych, motorycznych.
No a już takim zwieńczeniem tej jego dobrej gry to było spotkanie w Gdyni, gdzie strzelił piękną bramkę. Zdobył piękną bramkę na 2-0. Natomiast to też był zawodnik, który oprócz wywiązywania się z zadań defensywnych dawał bardzo dużo do przodu. I tak jak uważam, że bolączką w poprzednim sezonie GKS-u Tychy była mała liczba dośrodkowań, to Krzysztof Wołkowicz, którego obserwowaliśmy od dłuższego czasu, tutaj bardzo dużo tych dośrodkowań z jego strony było i naprawdę ogromnym bólem dla nas było to, że w meczu z Radomiakiem doznał kontuzji, która niestety na jakiś czas wyłącza go z gry. Natomiast cóż, gdybym ja miał swoją taką prywatną nagrodę przyznać dla piłkarza, którego bym najbardziej wyróżnił z tych transferów, myślę, że byłby to Oskar Paprzycki. Może taki nieoczywisty dla niektórych wybór, bo mówi się, że pozycja defensywnego pomocnika to jest ta taka, która w najmniejszym stopniu jest doceniana, tak, że to jest taki człowiek od czarnej roboty i tak na pewno jest. Natomiast no myślę, że Oskar nie tylko z racji imienia zasłużył za tę rundę na Oskara, bo wiele osób zastanawiało się, jak to będzie w związku z tym, że odchodziło od nas kilku doświadczonych defensywnych pomocników, bo i Kion Daniel, i Wilson Kamavuaka, i Dario Cristo, tak, wszyscy zawodnicy już dobrze po 30, ale doświadczeni. Natomiast przyszedł na tę pozycję zawodnik mający 22 lata. Natomiast ja uważam, że nie dość, że Oskar wywiązywał się z zadań defensywnych, że najwięcej, co pokazywał Instat często, czy system katapult, że najwięcej przebiegał kilometrów w czasie meczu, to w przeciwieństwie na przykład do Kiona Daniela dużo dawał też w ofensywie. Tak? 2 strzelone gole, do tego asysty, między innymi taka piękna asysta w meczu z Widzewem, kiedy poszedł na prostopadłą piłkę, wycofał później do Szymona Lewickiego. Także myślę, że to zawodnik, który no nie tylko w mojej opinii zaskoczył wielu nawet, aż pozytywnie, aż tak pozytywnie. Ja się staram za bardzo nie czytać komentarzy w internecie, bo one mogą rzeczywiście czasem pewnie do depresji doprowadzić. Natomiast mam takich znajomych, którzy czytają, między innymi mojego serdecznego przyjaciela Andrzeja Iwana, byłego reprezentanta Polski, który lubi mi czasami zadzwonić i powiedzieć, co tam piszą, najczęściej złego na mój temat. I wiem, że była taka opinia, że Paprzycki przychodzi, bo pewnie dlatego, że prezes pracował kiedyś w Chojniczance, to może jakieś tam dziwne tematy. Natomiast myślę, że dzisiaj każdy śmiało przyzna, że Oskar to jest zawodnik, który tutaj się świetnie sprawdził, a który w cały czas jest w takim wieku, że najlepsze przed nim. Ale uważam też, że bardzo dobrze wkomponował się w zespół Nemanja Nedić. Zresztą jedyny zawodnik, który zagrał chyba od deski do deski, jedyny zawodnik z pola, który zagrał od deski do deski wszystkie mecze ligowe. Myślę, że też zawodnik, który zupełnie nowa postać, jeśli chodzi o polską ligę, mistrz Czarnogóry, dwukrotny, myślę, że i super człowiek, i dobry piłkarz. Także też na pewno zasłużył na dużo słów uznania. Bartek Biel, który strzelił 4 gole, w tym naprawdę piękne, jak chociażby ten z Widzewem, czy z Arką Gdynia, też myślę, że zawodnik taki dający dużo energii, a przede wszystkim mający czutkę, bo widać, że ta piłka go szuka w polu karnym i to, że w poprzednim sezonie zdobył 9 bramek dla GKS-u Bełchatów, to nie przypadek. Także też myślę, że zawodnik, który się tutaj jak najbardziej sprawdził. O kim jeszcze nie powiedziałem. Na pewno Kamil Szymura, też ciężko jest znaleźć lewonożnego stopera, a tutaj myślę, że Kamil dużo też tej takiej stabilizacji formacji defensywnej dał. Marcel Stefaniak, zawodnik młody, który tak naprawdę stawia swoje pierwsze kroki na poziomie pierwszoligowym. Nie miał łatwego wejścia, bo wiadomo, gdzieś tam nagle został rzucony na głęboką wodę po kontuzji Wołkowicza i wywalczył karnego w meczu z Radomiakiem. Później też zagrał w kilku meczach. Też wydaje mi się, że jak na młodego zawodnika całkiem nieźle sobie poradził.
Także generalnie Damian Nowak, tak? No tutaj w przypadku Damiana pewnie spodziewaliśmy się tych goli więcej, szczególnie, że on końcówkę poprzedniego sezonu w Radomiu miał bardzo dobrą. Natomiast no też kilka rzeczy pewnie mu trochę utrudniła. Kontuzja tuż przed meczem sparingowym z Widzewem latem, która go gdzieś tam na trochę wytrąciła z takiego rytmu. Też kontuzja w meczu w Radomiu i tak dalej. Damian sam wie, że tych goli od napastnika wymagamy więcej. On sobie, myślę, z tego bardzo dobrze sprawę zdaje. Także myślę, że po następnej rundzie już będzie pod tym względem dużo lepiej. No jest Łukasz Norkowski, też chłopak, który wydaje mi się jak na młodzieżowca, pokazuje spore umiejętności. Przede wszystkim jeśli chodzi o grę do przodu. Taką, myślę, kwintesencją tego była piękna asysta do Szymona Lewickiego w meczu z Chrobrym Głogów. Także myślę, że globalnie jestem z tego letniego okienka transferowego zadowolony. Bardzo zadowolony. A generalnie, kto piłkarzem jesieni i czy któryś z zawodników zawiódł prezesa? Ja chciałbym mówić o zawodach, bo jesteśmy w połowie sezonu, dla nas nawet jeszcze niespełna w połowie, bo mamy rozegranych 16 meczów na 34, także nie będę o żadnych tutaj zawodach mówił. Kto globalnie najlepszym piłkarzem? Myślę, że ciężko też tak jednego zawodnika wskazać, bo były różne fazy tego sezonu. Tak? Była faza, w której nagle Szymon Lewicki zaczął strzelać bramki. Był moment, tak jak mówiłem, gdzie wiele osób się zachwycało Krzysztofem Wołkowiczem. Były mecze ostatnie, gdzie Łukasz Grzeszczyk fajnie się wywiązał z tej roli lidera zespołu. Mówię, były mecze, gdzie świetnie spisywał się w bramce Konrad Jałocha, który 6 razy zachował czyste konto. O Paprzyckim powiedziałem, który myślę, że trzymał równą rundę przez cały sezon, więc ciężko mi tak jednego zawodnika wymienić. Natomiast widziałem, że Portal Weszło, wybierając 11 jesieni Fortuna pierwszej ligi, i umieścił w tej 11 Oskara Paprzyckiego. Także no jak widać, inni gdzieś bardzo go docenili. Mieliśmy najmłodszy środek pomocy w pierwszej lidze i fajnie, że jeden z zawodników z tego środka pola zbiera tak dobre oceny. Była ocena zawodników, teraz czas na pytanie o trenera. Co przy codziennej obserwacji okazało się największym atutem w pracy trenera Artura Derbina? Przede wszystkim ogromna chęć do pracy. Ogromna chęć do pracy. Ja muszę przyznać, że wiedząc, że Artur pochodzi, czy nie pochodzi, bo akurat pochodzi z Mazowsza, ale że mieszka w Sosnowcu, wydawało mi się, że będzie mieszkał w Sosnowcu i przyjeżdżał do pracy do Tychów. Natomiast jakby szybko mnie wyprowadził z tego przeświadczenia. Powiedział, że chce mieszkać blisko stadionu, że chce się w pełni skupić na pracy, odciąć od jakichś innych gdzieś tam kwestii zewnętrznych i potrzebuje mieszkać tutaj w Tychach. I rzeczywiście Artur mnóstwo czasu tutaj spędza w klubie razem ze swoim sztabem. I to jest na pewno ogromny pozytyw. Widzę, jak dużo rozmawia z zawodnikami i to jest taka rzecz, która też rzuca się w oczy, bo ten kontakt z szatnią ma naprawdę dobry. Szuka różnych pomysłów, aby ten zespół jeszcze jakimiś tam dodatkowymi czynnikami bodźcować do przodu. Także myślę, że ogromna chęć do pracy, ogromna chęć do też takich innowacyjnych rozwiązań pod względem wykorzystania jakichś środków technicznych, technologicznych, czyli dodatkowego jakiegoś monitorowania zawodników, monitorowania treningów, wykorzystywania wideoanalizy nawet w przerwach meczów i tak dalej. Także no, człowiek z otwartą głową, z ogromną chęcią do pracy, ale jakbym miał to wszystko gdzieś w jednym słowie jeszcze zamknąć, to bym powiedział optymizm. Bo dużo się mówi w tym roku, dużo się mówiło w tym roku o zarażaniu koronawirusem, natomiast Artur zaraża optymizmem. Artur Derbin zaraża optymizmem. Myślę, że wszystkich w klubie, wszystkich, których spotyka i naprawdę to ten optymizm w tych niełatwych, ciężkich czasach bardzo wszystkim pomaga.
I ostatnie dwa pytania z katowickiego sportu. W jaki sposób w czasie pandemii spotkań bez udziału publiczności klub spina budżet? Oczywiście przychody klubu w związku z tym, że mamy koronawirusa, zmalały i to jest oczywista sprawa. Brak publiczności, ale też pamiętajmy, że gdzieś tam też jeśli chodzi o sponsorów, jest to ciężki czas, bo przecież wiemy, że biznes też jest dotknięty przez koronawirusa. Natomiast no co tu dużo mówić, jak spadają ci przychody, no to trzeba przede wszystkim też zwracać uwagę na to, żeby zmniejszyć koszty, tak? I żeby ta różnica między przychodami a kosztami przynajmniej została taka jak wcześniej. Ja kiedyś powiedziałem takie słowa, może mało popularne, że jednym z największych beneficjentów polskiej piłki to są firmy ochroniarskie. Może to jest rzecz nieoczywista i może nie każdemu się spodoba, ale jakbyśmy tak policzyli globalnie, jeśli chodzi o kluby powiedzmy szczebla centralnego w Polsce, kluby piłkarskie, to okaże się, że pewnie na firmy ochroniarskie wydaje się niewiele mniejsze środki niż na szkolenie młodzieży. Takie są zapisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Często jeszcze te mecze piłkarskie dodatkowo są uznawane za imprezy podwyższonego ryzyka i naprawdę te faktury, które trzeba podpisywać za ochronę takich meczów są dość duże. Także no na pewno to, że są mecze bez udziału publiczności pozwoliło też i obniżyć gdzieś tam znacząco koszty organizacji tych spotkań. To jest na pewno dość też istotny czynnik pozwalający w jakimś sensie to wszystko zbilansować, ale cóż, no my na pewno musimy podziękować naszym partnerom, naszym sponsorom, miastu Tychy za to, że w tych trudnych czasach o nas nie zapominają, że nam pomagają. My staramy się ze swojej strony też szukać jakichś dodatkowych możliwości przychodów, czy to nie wiem, wirtualne bilety, czy jakieś specjalne koszulki, które gdzieś tam też dają dodatkowy przychód. Szukamy cały czas nowych sponsorów, choćby barterowych. No szukamy też tych możliwości jakiegoś tam dodatkowego zarobienia pieniędzy i gdzieś tam suma summarum, co mnie bardzo cieszy, udało się ten rok 2021 zamknąć finansowo na takim poziomie, który mnie zadowala. To ostatnie pytanie, jak końcówka roku będzie wyglądała u prezesa, jak i gdzie spędzi Pan święta Bożego Narodzenia? No nie jest tajemnicą, że nie jestem Ślązakiem, także święta w domu, święta w Lublinie. Zresztą ja w 2006 roku, kiedy wyjechałem z Lublina, ze swojego rodzinnego miasta do pracy, najpierw do Warszawy, do pracy w telewizji, to tak naprawdę od tego czasu te święta Bożego Narodzenia to był dla mnie taki jeszcze bardziej istotny moment w roku, bo to był ten moment, który pozwalał wrócić w rodzinne strony, spotkać się ze wszystkimi bliskimi, móc nacieszyć się trochę tym domem i jakby na Śląsku powiedzieli tym lubelskim luftem pooddychać. Więc święta Bożego Narodzenia dla mnie moment w roku bardzo ważny. Tak jak powiedziałem, jadę do domu, jadę do rodziny, do żony, do dzieci, do rodziców. Dla mnie, jak zawsze, 24 dzień grudnia to są dwie wigilie. Jedna u mojej mamy, jedna u mojej teściowej. Także na pewno czas, żeby trochę zwolnić, nacieszyć się obecnością bliskich. No, trochę też zjeść, także... Także bardzo się cieszę, choć w tym roku wiemy, że te święta takie trochę utrudnione, bo na pewno gdzieś tam możliwość spotykania się też ze znajomymi, czy nawet wyjścia gdzieś tam do restauracji, pocieszenia się jakimiś kiermaszami, jarmarkami świątecznymi na pewno będzie utrudnione, ale mimo wszystko bardzo się już na te święta cieszę. My z pytaniami nie zwalniamy. Kolejne od Dziennika Zachodniego. Czy według Pana dwa pierwsze miejsca oznaczające awanse są już poza zasięgiem GKS-u Tychy? Chcecie skupić się na strefie barażowej, czy spróbować ataku na lokaty 1-2 ze wskazaniem na 2? Jeśli ktoś szybko rozdał dwa pierwsze miejsca
na koniec sezonu w pierwszej lidze, to tym kimś byli dziennikarze właśnie, którzy po kilku kolejkach już pisali, że ŁKS i Jarka Gdynia wracają do ekstraklasy. Jak się okazało, to takie wszystko proste nie jest i ci, którzy znają dobrze specyfikę pierwszej ligi, wiedzą, że wcale nie jest tak łatwo z tej pierwszej ligi awansować i że ona gdzieś tam wiele min po drodze stawia przed każdym zespołem. Uważam, szczerze mówiąc, że Termaliki nikt nie dogoni w tym sezonie. I biorąc pod uwagę naprawdę ogromną stabilność w tym klubie, w tym zespole, to jak silna jest kadra i słysząc gdzieś tam o dalszych planach na wzmacnianie tego zespołu, myślę, że ciężko będzie Termalikę dogonić, choć pamiętam jeszcze z czasów, chociażby gdy komentowałem mecze pierwszej ligi, że o flocie Świnoujście też tak kiedyś powiedziano po jesieni, a wiosną okazało się zupełnie inaczej. Ale szczerze uważam, że Termalika w takiej formie, w jakiej była jesienią, no to jest kandydat absolutny do tego, żeby awansować. Natomiast czy my porzuciliśmy marzenia o tym, żeby zająć miejsce choćby drugie? Nie, nie porzuciliśmy. Szkoda bardzo, że nie odbył się mecz z ŁKS-em, bo on mógł jeszcze pozwolić nam gdzieś tam zbliżyć się do tego drugiego miejsca, premiowanego bezpośrednim awansem. Natomiast ta strata, powiedzmy na ten moment, 5 punktów do ŁKS-u, 5 też do Górnika Łęczna, gdzie z Górnikiem mamy o jeden mecz rozegrany mniej. Nie, no pamiętajmy, że czasem ktoś tak na pierwszy rzut oka uważa, że szóste miejsce daje awans do ekstraklasy. No nie daje. Szóste miejsce daje możliwość gry w barażach, z których na 4 zespoły awansuje tylko jeden. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba walczyć o miejsce numer 2 i my będziemy się starali walczyć, dopóki taka szansa będzie. Jeżeli to się nie uda, no to będziemy chcieli zakończyć w strefie barażowej i w tych barażach o awans powalczyć. Natomiast tak jak ktoś kiedyś powiedział, jak chcesz mecz zremisować, to graj o wygraną, najwyżej się nie uda i zremisujesz, więc tak samo bym do tego podchodził. Natomiast też zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę myślę, że przynajmniej połowa tej ligi realnie jeszcze myśli o tym, że może w tym sezonie awansować i na pewno takich zespołów czy takich prezesów, którzy mają ambitne plany na wiosnę, jest wielu w tej lidze. Przechodzimy do pytań, które na Twitterze i Facebooku zadawali nasi kibice. Użytkownik Gringo pyta, jak obecnie wygląda kwestia boiska treningowego, które miało być zlokalizowane przy lub na stadionie lekkoatletycznym? Czy klub planuje inwestować w dodatkowe boiska treningowe w okolicy stadionu? Miejsce jest, kwestia gruntów z uwagi na układy klub-miasto nie byłaby problemem. No tak, mamy w Tychach piękny stadion, natomiast no tym, co jeszcze by się chciało, to na pewno boiska trawiaste, treningowe tuż przy stadionie. Super sprawą jest to, że została wymieniona nawierzchnia na boisku treningowym sztucznym, podgrzewanym i naprawdę jakość w tej chwili tego boiska jest bardzo, bardzo dobra. Natomiast rzeczywiście te boiska trawiaste pomogłyby i pierwszej drużynie, i zespołom, i rezerwom, i zespołom młodzieżowym. I tak rzeczywiście czekamy na tę płytę na stadionie lekkoatletycznym. Odbiór tej inwestycji trochę się opóźnia ze względów od nas niezależnych, natomiast my jesteśmy przygotowani do tego, żeby ewentualnie jeszcze dodatkowo kupić wyposażenie, abyśmy rzeczywiście z tej murawy mogli korzystać w kwestiach piłkarskich. Bardzo na to czekamy. Natomiast z tego, co rozmawiamy z magistratem, są zarezerwowane pieniądze na rok 2021 na to, żeby rzeczywiście tutaj obok boiska sztucznego, obok boiska, obok stadionu lekkoatletycznego, w bezpośrednim sąsiedztwie głównego stadionu zbudować boisko trawiaste, treningowe. Przy czym ma być to obiekt najprawdopodobniej z podgrzewaną murawą, ma to być obiekt również z trybunami, przynajmniej spełniający wymogi licencyjne na czwartą ligę.
Jeżeli rzeczywiście udałoby się, aby ta inwestycja została wykonana, no to można powiedzieć, że mielibyśmy już tu praktycznie wszystko. I teraz mamy kilka pytań o kwestie transferowe. Dariusz Mazur, jakie są obecnie priorytety przy transferach do klubu w tym okienku? Zawodnicy od razu do pierwszego składu jako wzmocnienie, zawodnicy perspektywiczni do rezerw, czy może wzmocnienie U17? Możliwe są transfery zawodników z zagranicy. I Oli Rinne dopytuje, jakich ruchów transferowych możemy się spodziewać? Na pewno to nie będzie to okienko transferowe, to okno transferowe zimowe nie będzie tak szeroko otwarte, jak było otwarte okno latem. Zresztą to naturalne, że latem otwieramy okno w domu też trochę szerzej niż zimą. My będziemy dokonywać, czy już pewne ruchy w tym temacie są dokonywane, transferów do wszystkich trzech obszarów, o których tutaj wspomniał autor pytania, bo mówiłem już o tym, że chcemy troszkę wzmocnić zespół U17, który będzie grał w Centralnej Lidze Juniorów. W tym celu między innymi też zaprosiliśmy kilkunastu zawodników tutaj na test mecz. Kilku z nich od pewnego czasu trenuje też z pierwszym zespołem trenera Pitrego. Jeszcze w sobotę odbędzie się tutaj sparing z Rakowem Częstochowa U17, więc to jeszcze będzie taka ostateczna weryfikacja. Natomiast myślę, że dwóch, trzech zawodników z roczników 2-4, 2-5 do nas dołączy. Jeżeli chodzi o zespół rezerw, to jest drużyna, która jest bardzo budowana w tej chwili na młodych zawodnikach, na juniorach i starszych, i młodszych. Grają tam chłopcy z roczników 2-2, 2-3, 2-4. Także to będzie cały czas kontynuowane. Natomiast najprawdopodobniej do zespołu rezerw dołączy jeden zawodnik trochę starszy, mający 24 lata. Przy czym mowa jest o zawodniku, który jest praktycznie wychowankiem GKS-u Tychy, który swego czasu zaliczył sporo meczów w pierwszej, w drugiej lidze w barwach GKS-u. Miał pewne problemy z kontuzjami, natomiast ma wzmocnić zespół rezerw. Dodatkowo taka wizja, jaka jest naszej współpracy, ma też obejmować to, że ma w niedługiej perspektywie czasowej zacząć też pracować w naszej klubowej akademii. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy zespół, to tych transferów naprawdę niedużo. Myślę, że realnie, jeżeli chodzi o transfery przychodzące pod kątem pierwszego zespołu, jeden albo dwa. Pozycje gdzieś tam mamy już mocno obrane. No myślę, że każdy, kto gdzieś tam nasze mecze ogląda, śledzi, czy też dodatkowo patrząc na odejście Janka Biegańskiego, no wskaże środek pola, tak? I nie da się ukryć, że zawodnik na pozycję numer 8 to jest dla nas temat numer 1. Mamy takich zawodników wytypowanych, prowadzimy z nimi rozmowy, mamy swój ranking, kto jest numerem 1, kto jest numerem 2. Natomiast no, to są zawodnicy, którzy aktualnie też mają swoje kontrakty, mają swoje kluby i wiadomo, że jest to gdzieś tam pewna przeszkoda w tym wszystkim. Ale to jest taki główny nasz cel transferowy. Oprócz tego być może jeszcze jeden zawodnik, który wzmocni rywalizację na pozycjach młodzieżowców. A czy klub rozważa możliwość przedłużenia umów z niektórymi zawodnikami z pierwszego składu? A tutaj autor pytania pyta w szczególności o Oskara Paprzyckiego. Oskar Paprzycki, jeśli dobrze pamiętam, ma kontrakt do czerwca 2022 roku. Nie powiem w tej chwili z głowy, czy jest tam też zawarta jakaś opcja przedłużenia. Natomiast tak jak powiedziałem, jeszcze półtora roku na pewno kontrakt Oskara obowiązuje. Tak, prowadzimy rozmowy z niektórymi zawodnikami dotyczące przedłużenia kontraktów. Natomiast trzeba powiedzieć, że no zdecydowana większość kadry to są zawodnicy, którzy mają w tym momencie kontrakt dłuższy niż do końca tego sezonu. Ale tak, są tacy, z którymi rozmawiamy o przedłużeniu kontraktu. Może to się jeszcze wydarzy w tym roku. Darek Okoń dopytuje jeszcze o pozycję napastnika. Czy jest plan ściągnięcia rasowego, obytego na wyższego poziomie napastnika, który ma power w nogach?
Znaczy, no, mieliśmy dość zaawansowane rozmowy z jednym z napastników, z Robertem Lewandowskim, ale wczoraj otrzymał nagrodę FIFA dla najlepszego piłkarza, no i w tym momencie gdzieś tam rozdzwoniły się do niego telefony też z bogatszych klubów. Nie, żartuję absolutnie w tym momencie. Nie, pozycja napastnika to nie jest w tym momencie dla nas jakiś klucz. Chociaż przyglądamy się napastnikom młodego pokolenia. Kilka dni temu zakończył testy u nas 18-letni napastnik strzelający bardzo dużo goli w czwartej lidze lubelskiej. Miał u nas też być zawodnik, co zresztą w mediach się pojawiło, z Bałtyku Gdynia. Też zawodnik z rocznika 2002, napastnik. Miał jednak, doznał kontuzji stawu skokowego i najprawdopodobniej przyjedzie do nas w styczniu. Także szukamy takich talentów wśród młodych napastników. Natomiast nie określiliśmy sobie jako kierunku transferowego na tę zimę napastników. Szymon Lewicki nam się rozstrzelał w końcówce rundy. Jego cel na ten sezon to jest 15 goli i powiedział, że on ten cel zrealizuje i trzymam go za słowo. Wspominałem już o Damianie Nowaku, że przychodził tutaj z wielkimi nadziejami. Na razie tylko jeden gol. Ale tak jak my czujemy pewien niedosyt, tak Damian chyba jeszcze większy niedosyt czuje i wierzymy, że wiosną będzie pod tym względem dużo lepiej. No i wraca Dawid Kasprzyk po kontuzji, której doznał w meczu z Arką Gdynia. Kilka złamanych kości twarzy. Na szczęście już wrócił do treningów, więc ta rywalizacja w ataku będzie jeszcze większa. Zresztą u nas też trzeba powiedzieć, że tak jak kiedyś w stawce Większej niż życie był Gruppenführer Wolf, którego nazwisko składało się z pierwszych liter kilku innych, to muszę powiedzieć, że u nas takim napastnikiem jest cały zespół, bo w tym sezonie w lidze gole strzelało 11 piłkarzy dla GKS-u Tychy. Jakbyśmy dodali mecz Pucharu Polski z Wisłą Płock i gola Kamila Szymury, to byłoby w sumie tych 12 zawodników, którzy dla nas gole strzelali. I może to jest lepszy scenariusz, bo zamiast mieć jednego, który dźwiga na sobie kilkadziesiąt procent goli całego zespołu, to lepiej jak ten ciężar zdobywania bramek rozkłada się na większą grupę zawodników. Kolejne pytanie od użytkownika Ktoś. Wojtek Szumilas, jak na razie nie gra w Wiśle Płock. Czy jak jego sytuacja się nie zmieni, to GKS Tychy zamierza go wtedy sprowadzić z powrotem? Ja bardzo chciałem, żeby Wojtek Szumilas został u nas. Myślę, że poprzedni sezon, kiedy został gdzieś wyciągnięty z czwartoligowych rezerw, bardzo udany w jego wykonaniu. Przede wszystkim ładne gole zdobywane strzałami z dystansu, asysty po stałych fragmentach gry. Choć jakby ktoś się bliżej temu przyjrzał, to Wojtek najwięcej dawał wchodząc z ławki rezerwowych. I mnóstwo czasu gdzieś tam spędziliśmy na rozmowach z nim, z jego menadżerami, których też miał na przestrzeni roku kilku. I zachęcaliśmy go bardzo do tego, żeby został u nas w klubie na dużo lepszych warunkach finansowych. Też jakby przedstawiając Wojtkowi realnie sytuację, że najpierw zostań zawodnikiem pierwszoplanowym w pierwszej lidze, a potem zrób ten kolejny krok. Tak? Wydaje mi się, że w jego przypadku ten krok do ekstraklasy był trochę za szybki, ale to może moja prywatna opinia. Myślę, że dzisiaj Wojtek z tego, że zagrał 79 minut w tym sezonie w ekstraklasie, w sumie w trzech występach, jakoś szczególnie nie jest zadowolony. Tu przed nikim drzwi nie zamykamy, też drzwi do powrotu. Natomiast na ten moment nie ma żadnego tematu powrotu Wojciecha Szumilasa do GKS-u Tych. To czy w tym sezonie drużyna walczy o awans, czy to plan na przyszłość? Chcesz rozśmieszyć Boga, to mu powiedz o swoich planach na przyszłość. Nie, no oczywiście, że naszym celem jest to, żeby
włączyć się do walki o awans w tym sezonie. Tylko, że tak jak powiedziałem, podobne plany ma pewnie połowa tej ligi. I to nie jest tak, że skoro GKS Tychy ma najpiękniejszy stadion w tej lidze, to automatycznie jest kandydatem numer jeden do awansu. Natomiast nie ma co w naszej rzeczywistości za daleko planować, bo choćby ten rok 2021 pokazał nam wszystkim, że nagle jeden wirus, który przyszedł z Azji, zmienił życie większości świata, tak, i nasze też. Więc nie ma co gdybać, co będzie w przyszłości, tej odległej. Na razie przed nami jest wiosna. Myślę, że pozycja do ataku na te czołowe miejsca jest dobra i na pewno postaramy się o ten awans powalczyć. Szczególnie, że rok 2021 wyjątkowy dla kibiców GKS-u Tychy, bo rok 50-lecia klubu, to byłaby świetna sprawa, świetny prezent dla wszystkich, gdyby ten awans udało się wywalczyć. Natomiast ja też takie słowa powiedziałem kilka miesięcy temu, kiedy latem zmienialiśmy bardzo kadrę pierwszego zespołu. Mówiłem o tym, że ona wcześniej była bardzo zaawansowana wiekowo. Natomiast obecnie my mamy kadrę dużo młodszą, w naprawdę dobrym wieku, gdzie większość zawodników jeszcze cały czas może w tym swoim piłkarskim rozwoju robić kroki naprzód. Tak? Także gdyby nie udało się w tym sezonie, to ten zespół nie wymagałby jakichś ogromnych zmian latem 2021 przed kolejnym sezonem. W tym roku stawka w pierwszej lidze, w tym sezonie stawka w Fortuna pierwszej lidze jest naprawdę bardzo mocna, bo chyba jak sobie sięgam pamięcią, to nie pamiętam sezonu, w którym było aż tyle naprawdę dobrych ekip, trzech spadkowiczów z ekstraklasy i to takich mocnych, wśród zespołów, które awansowały, też dwa kluby, które przecież jeszcze kilka lat temu grały w ekstraklasie, tak? W tym widzę z największym budżetem w tej chwili w Fortuna pierwszej lidze. Do tego takie ekipy jak Termalika, jak Miedź, jak Radomiak, jak Odra Opole. Także naprawdę ta stawka ligowa w tym sezonie jest bardzo mocna, ale w tak mocnej stawce też można na finiszu się cieszyć. Axel GKS prosi prezesa o dokonanie wyboru. Mamy wolne 50 tysięcy złotych. Wybiera prezes za tą kwotę piłkarza, czy organizuje profesjonalne struktury scoutingowe. I Krzysiek Banaś się dopytuje, kiedy doczekamy się scoutingu. Chciałbym mieć 50 tysięcy na jednego piłkarza, ale to są w ogóle kwoty nierealne w naszym budżecie. My takich pieniędzy absolutnie nie płacimy. Chyba, że za całą formację defensywną, to może tak. Natomiast oczywiście, jednym z celów, który sobie stawiam na rok 2021, jest rzeczywiście stworzenie działu scoutingu w GKS-ie Tychy. Natomiast ja jestem daleki od takiego populizmu, bo my chętnie dzisiaj używamy takich pojęć najlepiej zaciągniętych z języka angielskiego. Jeszcze najlepiej, jak słowo się kończy na ing. Tak, było moda na marketing, consulting, scouting. Tak? Więc oczywiście ja doceniam rolę scoutingu. Natomiast to mówienie o tych wielkich strukturach scoutingowych w klubach i tak dalej, szczególnie w polskich realiach, to jest często mówienie właśnie, a nie robienie. I oczywiście ja chcę mieć dział scoutingu, ale taki, który będzie miał realny wpływ na to, jak ta nasza kadra będzie wyglądała, bo powiem tak, myślę, że mogę tak powiedzieć, bo żadnych nazwisk i klubów nie ujawnię, ale kilka miesięcy temu spotkałem się z szefem scoutingu jednego z klubów ekstraklasy i to takich, powiedzmy, z górnej połówki tabeli. I był on niezadowolony ze swojej pozycji w klubie, w którym pracuje. Stąd też rozmawialiśmy o przyszłości. Bo powiedział, że z jednej strony jest szefem działu scoutingu, a z drugiej tak naprawdę to, co jego dział robi, to ma bardzo niewielkie przełożenie później na ruchy transferowe klubu. I te opinie wydawane przez ten dział scoutingu tak naprawdę niewiele mają później wspólnego z dokonywanymi transferami. Tak?
Więc takiego działu scoutingu ja na pewno nie chcę. Jeżeli ma tu powstać dział scoutingu, to taki, który rzeczywiście realnie będzie wpływał na kształt naszej kadry, zarówno tej pierwszej drużyny, jak i zespołu rezerw i grup młodzieżowych. Natomiast to, że my nie mamy oddzielnego pokoju z tabliczką dział scoutingu, to nie znaczy, że ten scouting w naszych, jak na nasze możliwości, się nie odbywa, bo może ktoś powie, że to jest czysto moja prywatna ocena, ale było pytanie o letnie transfery i mam wrażenie, że te transfery naprawdę były dokonane z głową. I ci piłkarze, którzy do nas trafili, to nie byli piłkarze przypadkowi i widać to na boisku. Oczywiście może nie jest to tak jak w świecie idealnym, ale czy ja, czy Krzysztof Bizacki, czy Artur Derbin, naprawdę tworzymy taką grupę, która mnóstwo ze sobą rozmawia, także na temat nowych zawodników, czy też w ogóle w szerszym gronie jeszcze z innymi członkami sztabu szkoleniowego. Zawodników, którzy do nas przychodzą, naprawdę staramy się z różnych stron prześwietlać. Nawet tych, którzy wcale nie są tacy łatwi do prześwietlenia, bo powiem tak, na temat Nemanji Nedicza, który do nas trafił z Czarnogóry, poza oczywiście sprawami takimi jak zobaczenie jego meczów, i to przede wszystkim tych w europejskich pucharach, a nie w lidze czarnogórskiej, to na jego temat rozmawialiśmy, ten Derbin rozmawiał z Marcinem Garuchem, który z nim grał w lidze czarnogórskiej. Ja rozmawiałem na ten temat z Damirem Kojaszewiczem, byłem zawodnikiem m.in. Górnika Łęczna czy Jagiellonii Białystok, który z nim występował na boisku w ostatnim sezonie chociażby. Dodatkowo z jednym z polskich trenerów, który gdzieś tam też na rynku czarnogórskim ma dość duże rozeznanie. Także to naprawdę nie jest tak, że nam tutaj ktoś przyśle jakiś menadżer ofertę i my bierzemy zawodnika, bo nie mamy działu scoutingu. Nie. Oczywiście jest to kolejny cel, który sobie tutaj stawiam w rozwijaniu struktur klubu, ale wydaje mi się, że na miarę naszych możliwości robimy to wszystko, jeśli chodzi o kwestie transferów z głową. Natomiast jeśli chodzi o najmłodsze grupy wiekowe, to nie ukrywam, że w naszym modelu tymi pierwszymi skautami są trenerzy naszych grup młodzieżowych, którzy mają obowiązek po każdym weekendzie przedstawić listę zawodników, czy przedstawić nazwiska zawodników z drużyn przeciwnych, na przykład jeśli któryś z nich wpadł im w oko, żebyśmy takiego zawodnika po prostu sondowali, zobaczyli jak to wygląda, później pojechali na kilka jego dodatkowych meczów i stwierdzili, czy to nie jest zawodnik pod kątem naszego klubu. Pytanie od Mateusza Olwińskiego. Czy finanse klubu są na tyle bezpieczne, że pozwalamy sobie na oddawanie młodych, dobrze rokujących zawodników za darmo? Tutaj stwierdzenie, ekwiwalent za wyszkolenie to żadna rekompensata. I Andrzej Kędzior dopytuje, jak klub zamierza się zabezpieczyć przed kolejnymi stratami finansowymi wynikającymi z odejścia utalentowanych wychowanków, za których otrzymuje się jedynie ekwiwalent za wyszkolenie? Pierwsza sprawa jest taka, że ekwiwalent za wyszkolenie, chociażby w przypadku Janka Biegańskiego, to są podobne pieniądze, jakie rok temu pod Beskidzie Bielsko-Biała zapłaciło za wówczas chyba wicelidera klasyfikacji strzelców pierwszej ligi Marca, kupując go z GKS-u Bełchatów. Także żebyśmy też zdawali sobie sprawę, że my tutaj nie mówimy o 1000 złotych, tak? Czy 10 tysiącach złotych. Więc też to też nie jest tak, że Janek odchodzi za darmo. Jeżeli komuś się wydaje, że... Ja w ogóle powiem szczerze, niektórzy patrząc z boku myślą, że wiedzą wszystko najlepiej i że w klubie to tak naprawdę wszyscy śpią i sobie przyjdą na mecz albo tam pensję odebrać. To, żeby zatrzymać tutaj Janka Biegańskiego, to była naprawdę rzecz, nad którą spędziliśmy mnóstwo czasu. Nie tylko ja, ale też Krzysztof Bizacki, trener Derbin. Natomiast proszę mi uwierzyć, że to było mission impossible, tak? Bo my do Janka Biegańskiego podchodziliśmy naprawdę jak do takiego
delikatnego, ale drogocennego jajka. I tu nie chodzi tylko o podejście, o, akurat może to dobrze trafiłem, bo on jajo ma pseudonim, ale tu nie chodzi nawet już o kwestie tylko czysto boiskowe, ale też takiej ogólnej opieki nad zawodnikiem. Ja akurat miałem okazję dobrze poznać i mamę, i tatę, i nauczycieli, i dyrekcję szkoły, która też gdzieś tam cały czas byliśmy w kontakcie, żeby jednak te lekcje w tym wszystkim nie ucierpiały za bardzo, choć niekoniecznie szkoła dla Janka to była droga ta najkrótsza ze stadionu do szkoły. Więc naprawdę podchodziliśmy do tego zawodnika z taką też opieką, nie tylko czysto na zasadach klub zawodnik, ale też klub człowiek, klub młody człowiek. O tym, żeby przedłużyć z nim kontrakt, rozmawialiśmy też od bardzo dawna, myślę, że przynajmniej od świąt wielkanocnych. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na pewne okoliczności. Po pierwsze, rok temu Janek był zawodnikiem, na którego poprzedni sztab trenerski, mówię o trenerze Tarasiewiczu, nie stawiał w ogóle w meczach ligowych, znaczy pucharowych, bo przypomnę, że przez całą jesień 2019 Janek nie zagrał ani minuty. Później dostawał szansę w sparingach, wydawało się, że wygląda nieźle i przyszły pierwsze mecze ligowe z Sandecją i z Chrobrym Gorzów i znów nie zagrał ani minuty. Więc ciężko było poprzedniej zimy namawiać tutaj państwa biegańskich, żeby Janek przedłużył u nas kontrakt, skoro nie grał. Tak naprawdę wskoczył do gry od meczu pucharowego z Krakowią już po zmianie trenera i rzeczywiście od tej pory stał się zawodnikiem ważnym. Zresztą właśnie dlatego też trafił do reprezentacji Polski U19 trenera Magiery, gdzie też całkiem nieźle się zaprezentował, choćby w meczu z Niemcami. My z Jankiem cały czas rozmawialiśmy na temat przedłużenia kontraktu, przedstawiając całkiem, jak na nasze możliwości, niezłe oferty. Zdając sobie sprawę też, że nie jesteśmy dla niego klubem docelowym, więc jakby te oferty kontraktowe zawierały określone sumy odstępnego. Natomiast mocno namawialiśmy go też na to, że w maju czeka go matura, żeby został u nas do końca tego sezonu. Zrobił tę maturę w szkole, z którą współpracujemy i gdzie doskonale wiemy, jaka jest jego sytuacja, bo ja pamiętam, jak jechałem na zgrupowanie zimowe do Grodziska rok temu i miałem od pani dyrektor zagadnienia z lalki, z których mamy go przepytać, czy czytał lekturę na zgrupowaniu. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale tak naprawdę było. Chcieliśmy, żeby zdał maturę. Wiosna też dla niego istotna, jeśli chodzi o reprezentację Polski U19, bo czekają najpierw turniej eliminacyjny, później, na co jest duża szansa, turniej finałowy Mistrzostw Europy U19, który mógłby być takim dla niego dodatkowym oknem wystawowym. Zresztą sporo też rozmów ze sztabem reprezentacji U19, że to jest dobre miejsce dla Janka tutaj, bo ma dość pewne granie. Natomiast powiem szczerze, że od dobrych kilku miesięcy to zdawałem sobie sprawę, że nic z tego nie będzie, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu. Choćby też dlatego, że tata, który w międzyczasie został menadżerem, no, coraz rzadziej od nas telefony odbierał, zresztą już latem jeździł dużo po klubach włoskich i już wtedy wydawało się, że być może Janek trafi do Włoch. Ja mam wrażenie, że cała ta sytuacja też nie najlepiej się odbijała na formie sportowej Janka Biegańskiego, bo przypomnę, że w rundzie jesiennej jako środkowy pomocnik nie zaliczył ani jednego gola, ani asysty. Aczkolwiek mówię, do ostatniej chwili, choć ta wiara była coraz mniejsza, namawialiśmy Janka jednak cały czas, przedstawiając jakieś kolejne propozycje, żeby u nas został. Natomiast no też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że my też żyjemy w określonym ekosystemie, w którym nie jesteśmy tym największym, tym najbogatszym i naprawdę z niektórymi nie jesteśmy w stanie rywalizować. Janek był łakomym kąskiem jako młody zawodnik, grający regularnie w pierwszej lidze, reprezentant Polski, w dodatku zawodnik, któremu kontrakt kończy się w grudniu. A wiem, że tych zawodników, którym kontrakt kończy się w połowie sezonu, wcale za dużo nie ma. Dodatkowo sytuację utrudniał fakt, że Janek był zawodnikiem niepełnoletnim aż do
pierwszych dni grudnia 2020 roku. W związku z tym do tego, aby z nim ewentualnie kontrakt podpisać, potrzeba nam była też zgoda rodziców, tak? A umówmy się, no, sytuacja też wygląda tak, że jeżeli transfer jest bezgotówkowy, no to okej, nie zarobi klub, ale no, są inne strony, jak menadżer na przykład, czy zawodnik, które korzyści z tego będą miały bardzo duże. Także oczywiście boli nas odejście Janka, natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ja powiem szczerze, że znam dokładnie sytuację i uważam, że zatrzymanie go u nas po prostu było niemożliwe. Przy tym, jakie było zainteresowanie i ze strony jakich klubów jego osobą. A czy się zabezpieczamy na to, żeby w przyszłości takich sytuacji nie było? No po to podpisujemy kontrakty z kolejnymi młodymi zawodnikami. Staramy się, żeby to były kontrakty długoterminowe, jeszcze z dodatkowymi możliwościami przedłużenia kontraktu ze strony klubu, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest sytuacja jednostkowa w polskiej piłce, bo o tym się przekonuje chociażby Wisła Kraków w przypadku Buksy teraz. O tym się przekonuje Krakowia w przypadku Mateusza Wdowiaka, że no, czasami po prostu zawodnik dodatkowo gdzieś tam, na którego wpływają i menadżerowie, i rodzice, i tak dalej, no po prostu nie chce przedłużyć kontraktu z klubem. Czy mogliśmy postąpić tak jak Krakowia i odsunąć Janka od składu, żeby tym wymóc na nim być może przedłużenie kontraktu? Uznaliśmy, że to nie jest droga, którą chcielibyśmy iść, stąd też Janek do ostatniego meczu występował, choć zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to już jego ostatnie dni w Tychach. Zamykamy już temat Janka Bieleńskiego, transferów. Przechodzimy do pytania od Konrada Grabca. Czy nie podrażają karnety na rundę wiosenną? Powiem inaczej, ja bym bardzo chciał, żebyśmy mogli sprzedawać karnety na rundę wiosenną, bo to by oznaczało, że kibice wracają na stadiony. Myśmy mieli dużą obawę w ogóle przed sprzedawaniem karnetów na ten sezon, w związku z tym nawet zrobiliśmy taką ankietę na mediach klubowych, na mediach społecznościowych, czy kibice, biorąc pod uwagę ryzyko koronawirusowe, są za tym, żeby były w ogóle karnety. Zdecydowana większość była, że tak. Dziękuję tym, którzy te karnety nabyli. Nie planujemy żadnych podwyżek, natomiast bardzo chciałbym, żebyśmy rzeczywiście mogli się cieszyć tutaj obecnością kibiców na stadionie przy Edukacji 7, bo nawet jak to będzie, nie wiem, 25%, tak? To i tak ta reakcja trybun to jest rzecz zawsze taka mega, mega dodatkowo ważna. Tym bardziej, że tak się składa, że my wiosną z tymi zespołami, w większością zespołów z czołówki będziemy grać u siebie, tak? Bo czeka nas tutaj mecz z Termaliką, mecz z ŁKS-em, mecz z Radomiakiem, mecz z Arką Gdynia, mecz z Górnikiem Łęczna. Także tę czołówkę mamy na wiosnę u siebie i na pewno obecność kibiców byłaby dla nas dodatkowym atutem. A czy klub będzie przygotowany finansowo na ewentualną grę w Ekstraklasie? To pytanie od Jastrzębski Tychy. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to pierwsza liga jest w opinii wielu najdroższą ligą w Polsce. Dlatego, że no, wymaga już określonego profesjonalizmu, spełnienia określonych warunków, silnej kadry, nie taniej. Natomiast te wpływy z praw telewizyjnych czy praw marketingowych są jeszcze ciągle nieporównywalnie mniejsze niż w Ekstraklasie. I tak naprawdę to trudniej jest spiąć budżet w pierwszej lidze niż spiąć go w Ekstraklasie. Bo jeżeli dzisiaj z tytułu praw telewizyjno-marketingowych klub pierwszoligowy otrzymuje w granicach 900 tysięcy złotych, 800 tysięcy złotych, mniej więcej to są takie sumy, to już na poziomie Ekstraklasy to się zaczyna od 10 milionów, tak? Także no, różnica jest spora. Dodatkowo też będzie tak w tej chwili, że klub spadający z Ekstraklasy będzie dostawał ponad 1 000 000 złotych takiej poduszki finansowej, także nie, tutaj nie ma żadnych ograniczeń finansowych. Dodatkowo my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że miasto zadbało o piękny stadion. Także nie ma problemu, abyśmy w przypadku awansu mieli kłopot ze stadionem do grania. Także pod tym względem bylibyśmy gotowi na to, by grać w Ekstraklasie. Nie mamy żadnych zadłużeń w stosunku
czy to Urzędu Skarbowego, czy ZUS-u, czy zawodników, także myślę, że z przejściem systemu procesu licencyjnego też żadnych problemów by nie było, tym bardziej, że w roku 2020 przechodziliśmy przez proces licencyjny na Ekstraklasę i dostaliśmy licencję bez problemu. I ostatnie dwa pytania w trakcie tej konferencji. Aneta Wica. Czy pierwsza liga piłkarska oraz Polsat mają jakieś wspólne stanowisko w sprawie wprowadzenia VAR-u? Jeżeli tak, to jakie warunki należy spełnić? Z tej racji, że jestem też wiceprezesem PLP, mam gdzieś tam wgląd w pewne sprawy. Zresztą mieliśmy kilka dni temu takie spotkanie też z prezesem Bońkiem, z Łukaszem Wachowskim, szefem Wydziału GR PZPN. I na pewno to, co mogę powiedzieć, to, że będzie VAR na meczach barażowych. Tutaj jest już stuprocentowe zapewnienie, że tak będzie. Kolejna sprawa jest taka, że Ekstraklasa kończy rozgrywki dość wcześnie w tym sezonie. Kilka tygodni przed końcem sezonu w pierwszej lidze. W związku z czym jest taka możliwość natury technicznej, że wozy VAR będą dostępne. I może tak być, że na jakieś kluczowe mecze ostatnich kolejek sezonu zasadniczego też VAR się może pojawić. Natomiast są też takie informacje gdzieś tam dochodzące choćby od prezesa Bońka, że są pewne konsultacje, są pewne prace też gdzieś tam w rozmowach z FIFA, z UEFA nad może takim odrobinę tańszym, może prostszym systemem wideoweryfikacji, może w tych najbardziej kluczowych aspektach, bo czasami, nie wiem, nawet obraz z jednej z dwóch kamer mógłby pewne rzeczy wyjaśnić. No mamy taki przykład doskonały gdzieś tam naszego meczu z Puszczą Niepołomice, gdzie gdyby sędzia miał chwilkę, żeby podejść do monitora, to wiedziałby doskonale, że ręka Szeligi, jeśli była, to ze 2 metry od pola karnego, tak? Ale to jest gdzieś tam pewnie melodia dalszej przyszłości. Natomiast, tak jak mówię, na pewno będzie VAR na meczach barażowych i jest szansa też, że być może będzie na kluczowych meczach z końcówki sezonu zasadniczego. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to naprawdę droga technologia i choćby widzieliśmy, że w meczach Ligi Europy nie było VAR. I ostatnie pytanie od Marcina Gołosza. Czy jest zadowolony prezes rundy jesiennej rezerw i jak zapatruje się prezes na finał lokalnego Pucharu Polski na Edukacji 7? Czy jestem zadowolony? Tak, myślę, że tak. Ten zespół rezerw przeszedł może jeszcze większą transformację niż pierwszy zespół w okresie letnim. Raz ze sprawą tego, że jest nowy trener Jarek Zadylak. Dwa, że no, doszło do dużych zmian, też i pokoleniowych. W poprzednim sezonie w składzie rezerw, czy w kadrze rezerw było kilku zawodników z kontraktami, myślę, że przynajmniej na poziomie drugoligowym, jeśli chodzi o ich wysokość. Natomiast z tego zrezygnowaliśmy. Dzisiaj zdecydowana większość zawodników to są piłkarze młodzieżowi. Tak naprawdę ktoś patrząc z boku na trening rezerw mógłby pewnie pomyśleć, że to ćwiczą juniorzy. I tak naprawdę poza Łukaszem Kopczykiem, który łączy grę na boisku z funkcją asystenta trenera w zespole rezerw, To mamy samych młodych zawodników. Powiedziałem już o tym, że być może jeden nieco starszy do nich dołączy. Więc biorąc to pod uwagę, biorąc też pod uwagę to, że zmiany regulacji dotyczących przechodzenia zawodników między pierwszym zespołem a rezerwami też sprawiły, że to przechodzenie jest utrudnione, to rzeczywiście ten skład rezerw był bardzo młody i w niektórych meczach było ciężko, ale myślę, że globalnie to miejsce w środku tabeli naprawdę, naprawdę udane. Miłe też były słowa trenera Odry Wodzisław, lidera czwartej ligi, który powiedział, że po wygranym nieznacznie meczu w Wodzisławiu z naszymi rezerwami, że to był najtrudniejszy mecz dla niego w roli trenera Odry, odkąd ten zespół prowadzi, co też wystawia dobre świadectwo naszym młodym zawodnikom. W ostatnim wygranym meczu ligowym z Czańcem 5-1 gole strzelili
i zawodnicy z rocznika 2004, i zawodnicy z rocznika 2003. Także myślę, że to pokazuje fajny kierunek, w którym idziemy. Natomiast myślę, że nasz zespół rezerw jeszcze zasłużył na specjalną nagrodę za tę jesień i nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. No. Finał Pucharu Polski to tak, ale ja mam na myśli odbudowę Szymona Lewickiego, który tak naprawdę po krótkim pobycie w rezerwach rzeczywiście zaczął świetnie strzelać. Co do Pucharu Polski, zagramy w finale Pucharu Polski tego okręgowego, tak, na poziomie podokręgu. Zmierzymy się w nim z Pniówkiem Pawłowice, czyli drużyną trzecioligową. Będzie okazja zobaczyć też byłych zawodników GKS-u Tychy, chociażby Mateusza Pańkowskiego. Z tym samym rywalem w poprzedniej edycji Pucharu Polski nasze rezerwy odpadły dopiero po rzutach karnych. Natomiast na pewno będzie to fajna nagroda. Czy mecz będzie na edukacji 7? Zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, jaki będzie termin. Kto wie, myślę, że mecz z trzecioligowcem to już będzie coś ciekawego. Trzymam kciuki, tym bardziej, że te mecze pucharowe rezerw były w tym sezonie okazją do tego, żeby kolejni młodzi zawodnicy gdzieś tam otrzaskiwali się z piłką seniorską, bo chociażby w ten sposób w oficjalnym meczu seniorów zadebiutował Artur Sip, który wczoraj podpisał kontrakt zawodowy z klubem. Także jestem na meczach rezerw, śledzę, obserwuję. To jest na pewno bardzo ważny zespół, który dla nas jest takim etapem przejściowym, takim przedpokojem pomiędzy piłką juniorską a piłką seniorską. Myślę, że ważne też jest dla zawodników to, że na większości meczów, jeśli tylko może, jest też sztab pierwszej drużyny z Arturem Derbinem, bo to myślę jest taka dodatkowa zachęta i motywacja dla zawodników, że warto dawać siebie wszystko też w meczach rezerw. I to było już ostatnie pytanie. Myślę, że prezes tutaj na wiele kwestii i spraw odpowiedział i wszystko wytłumaczył. Dziękujemy za wszystkie nadesłane pytania. Wiele z nich było naprawdę bardzo ciekawych. A prezesowi dziękujemy za poświęcony czas i za wszystkie odpowiedzi. Ja dziękuję za to, że te pytania napływają, bo to świadczy o tym, że Państwo się klubem i tym, co się dzieje, interesujecie. Zresztą dość często otrzymuję różne wiadomości, przede wszystkim na Twitterze. Są takie momenty, też to musicie zrozumieć, że czasem człowiek najchętniej to by wyrzucił telefon i wszystko od siebie, bo jest wściekły po meczach. Natomiast, tak jak mówię, cieszę się, że się klubem interesujecie. My ze swojej strony na pewno będziemy się starali, żeby być klubem otwartym dla Was, natomiast przede wszystkim to, na co czekamy, to na to, kiedy kibice wrócą na trybuny. I to jest rzecz kluczowa, a z tego miejsca na pewno wszystkim chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, żeby, no pewnie tu słowo zdrowe to jest najczęściej powtarzane w tym roku w kontekście życzeń, także zdrowych świąt rodzinnych, żeby nie było problemu z wypełnianiem limitu osób, które mogą się pojawić na Wigilii, w Sylwestra, pamiętajcie, chodzimy tylko do 19, także trzeba się odpowiednio zaopatrzyć, także zdrowych, rodzinnych, spokojnych świąt, trochę oddechu, wypoczynku i oby ten rok 2021 już żadnymi wirusami nas nie zaskakiwał. Dziękuję bardzo.